Kłopotów na rynkach finansowych strefy euro, których to kłopotów Stany Zjednoczone jednak nie mają, nie mają no to sprawia, że, że ich sytuacja jest jednak gorsza niż Stanów Zjednoczonych. Ale my chyba jesteśmy bliżej tego kryzysu niż Europa Zachodnia. Panie redaktorze, no więc nasza gospodarka i nasz rynek finansowy jest powiązany mhm. niestety z, z, z sytuacją gospodarczą w strefie euro i w Europie Zachodniej. No, i właśnie jest tak, taka paradoksalna sytuacja, że o ile prawda, mówimy, że mamy wyższy wzrost gospodarczy, to ten kryzys w Europie Zachodniej może bardziej się na nas odbić no niż właśnie, tam. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo jednak należymy do rynków wschodzących. Prawda? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej to są rynki wschodzące to są tak zwane właśnie. Rynki dojrzewające, powiązane finansowo z systemem finansowym zachodnim, prawda? Zwłaszcza to widać w systemie bankowym. Powiązanie banków matek zachodnich, Europy Zachodniej z tymi filiami, naszymi bankami krajowymi, które przecież są bankami de facto zagranicznymi, jeżeli chodzi o własność. A zatem sytuacja jest taka, że jeżeli pogłębiłby się kryzys finansowy w strefie euro i ucierpiałyby na tym banki komercyjne zachodnie, no to nieuniknione byłoby wycofanie przez nie kapitału tutaj stąd z krajów Europy Środkowo-Wschodniej po to, żeby się dokapitalizować, żeby dokapitalizować banki matki. Przesunąć środki po prostu. No i ucieczka miałaby miejsce, ucieczka kapitału z Polski ze wszystkimi tego konsekwencjami dla kursu walutowego i co jest co gorsze dla sytuacji fiskalnej bo przecież podmioty zagraniczne utrzymują y, obligacje skarbowe na sumę 150 miliardów złotych 150 miliardów złotych prawda a zatem wyobraźmy sobie taką sytuację że nagle podmiot, banki zagraniczne w, w obliczu trudności własnych wyprzedają polskie obligacje i, I zamieniają je na waluty obce. No to oczywiście kryzys złotego jest już gotów. Nawet mówiąc, jeżeli obserwujemy kurs złotego obecnie, to on ulega osłabieniu, prawda? Bo o ile kurs do, euro do dolara ulega osłabieniu, to kurs złotego jeszcze dodatkowo do euro ulega osłabieniu. Oczywiście, nie, nie mówiąc o franku szwajcarskich. No a, zatem, a zatem właśnie to jest to zjawisko, że paradoksalnie my możemy. Prawda, mieć lepsze wskaźniki makroekonomiczne, a kryzys może nas szybciej dotknąć. To jest, to jest właśnie ta efekt tych rynków wschodzących, dojrzewających się, no, do których nie ma pełnego zaufania, prawda? Mniej stabilnych. No i jeżeli coś jest złego, to, to, to wszyscy się ratują ich kosztem, prawda? Czyli wycofywaniem kapitału tego gorącego pieniądza, kapitału portfelowego, spekulacyjnego. No niestety, mieliśmy, panie redaktorze, taką sytuację, że szczęśliwie te, to finansowanie wysokiego deficytu budżetowego miało miejsce poprzez napływ kapitału portfelowego. No my się cieszymy, że on pokrywa nasz deficyt budżetowy, że finansuje nasze wydatki. No ale to jest bardzo krucha, mhm. krucha. podstawa. No lepiej, mhm. żebyśmy ten deficyt budżetowy, te wydatki, prawda, finansowali dodatnim saldem mhm. płatniczym, prawda, napływem inwestycji bezpośrednich, bo to są wpływy trwałe, prawda? A tu z tymi inwestycjami portfelowymi to nigdy nie, nic nie wiadomo, z prawda? Tak. I stąd właśnie mhm. no to niestety ta struktura finansowania jest niekorzystna. Panie profesorze, jedno krótkie pytanie na koniec. Europejski, Szwajcarski Bank Centralny usztywnił kurs franka. Jakie to ma znaczenie dla nas? To znaczy, no, dla nas korzystne, prawda? Dlatego, bo dzięki takiemu usztywnieniu no, nie obserwujemy takiej szybkiej aprecjacji franka, niż by to miało miejsce wtedy, kiedy frank, byłby, mhm. kiedy frank byłby, miałby kurs płynny, prawda? I to widać już, prawda, że on jednak nie aprecjonuje się tak w stosunku do złotego szybko, jak to było kilka dni I temu. Nie umacnia się tak bardzo. No, ale to, to, to jest inna jeszcze strona zagadnienia, bo proszę zauważyć, żeby utrzymać ten kurs sztywny franka do euro, 1,2 franka za jedno euro, to szwajcarski bank centralny musi mocno interweniować, żeby to, czyli skupywać waluty obce, prawda. I sprzedawać franki. A sprzedawać franki to znaczy emitować pieniądz do, do gospodarki krajowej. I paradoksalnie ta emisja pieniądza związana z interwencjami walutowymi w przypadku Szwajcarii nie ma nic wspólnego z zapotrzebowaniem gospodarki szwajcarskiej na pieniądz. I takie interwencje i takie pompowanie pieniądza do gospodarki wewnętrznej grozi inflacją w Szwajcarii, co zresztą historycznie już miało miejsce. Więc to nie jest taki dla Szwajcary niewinny zabieg, jakby się wydawało. Zobaczymy, prawda, co będzie dalej, bo nie można bez końca interweniować, żeby przeciwdziałać aprecjacji kursu. Nie można bez końca tego robić. No ale póki co Bank Szwajcarski to robi, no, szczęśliwie dla naszych kredytobiorców dzięki temu no, frank nie, nie aprecjonuje się tak mocno w stosunku do złotego, nawet trochę. Spadł, no szczęśliwie, ale, ale powiadam, nie wiem jak, jak to jak będzie. To się skończy, tak, jak to tak. się skończy? Jak długo? Czy, jak długo szwajcarski bank centralny wytrzyma to, tą potrzebę mm -hmm. skupowania walut obcych, Bo to, to nie jest takie, takie niewinne usztywnienie kursu waluty w, yy, prawda, w stosunku do euro. To, yy, to, to, jest, to jest cały las zagadnień. Prawda? Ja myślę, że musimy kończyć. Dziękuję za przybycie. No, Dziękuję za przybycie do studia. Ja przypomnę, naszym gościem był profesor Andrzej Kazimierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze ja, A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Jutro godzina 21.40.